Cześć. To co, na wakacje samochodem? Prędzej czy później trzeba będzie zatankować, a nie każda stacja jest samoobsługowa. Coś trzeba będzie powiedzieć po angielsku? Zostań ze mną i naucz się, jak załatwić tankowanie po angielsku w tym krótkim filmiku. Po pierwsze, co powiedzieć, kiedy benzyna się kończy? Fajnie byłoby wrzucić jakieś zdanie. Ja wiem, nie trzeba go mówić na stacji, ale jeśli chcesz zabłysnąć, możesz powiedzieć: I'm out of gas. I'm out of. Nie mam. I'm out of gas, I'm out of gasoline, petrol, fuel, paliwo, benzyna. Kilka słów jest po angielsku, zależnie od tego, gdzie jesteśmy, na benzynę. Myślę, że petrol i gas dogadasz się wszędzie. I'm out of. Nie mam. Skończyło mi się. Możesz to także powiedzieć: I've run out of petrol. I've run out of petrol. Nie ma. We're running on empty. We're running on empty. To znaczy, że już mamy very, very little left and I hope we can make it. I mam nadzieję, że dojedziemy na stacji, bo się zagapiliśmy. Czyli zobacz, trzy wyrażenia. I'm out of petrol. I've run out of petrol. I we're running on empty. And we need to. No właśnie. I teraz słówko tankować. Pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to tank. Ale tank to jest właśnie zbiornik na paliwo, który mamy w samochodzie. Dlatego można powiedzieć najłatwiej: I need gas. I need petrol. I need. Ja potrzebuję. Mega proste wyrażenie. Powtórz. I need. Załatwisz tym bardzo, bardzo wiele rzeczy. Nie tylko paliwo. I need. Nawet nie znając, nie mając słownika, co bardzo polecam mieć, zainstalować sobie choćby Diki, darmowy słownik w telefonie, jakikolwiek, i móc się wspomóc, masz I need, wyszukujesz tam to, czego potrzebujesz. Też sprawdzi się fraza my car, my van needs petrol, my car needs gas. I też jest jasno powiedziane, co potrzeba. Ja potrzebuję, auto potrzebuje. Powtarzaj ze mną śmiało, niezależnie od tego, gdzie jesteś. Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Można powiedzieć też fill up. I to jest to, co spróbuj wbić sobie do głowy zamiast tankowania. Najbardziej chyba sprawne słówko fill up. I need to fill up with. Czym potrzebuję zalać zbiornik? I need to fill up with gas, I need to fill up with diesel or petrol. Co tam nam potrzeba? I need to fill up my tank. I need to fill up with. Widzisz, jest to słówko tank, które ciśnie się, żeby go użyć. No to jest. I need to fill up my tank. No i to jest właśnie to tankować. Najsprawniej powiedziane. Ja wiem, można znaleźć jeszcze refuel, fueling. Po co sobie język łamać? Fill up. I need to fill up. To jeszcze, żeby złapać parę słówek, bo nigdy nie wiadomo, co się przyda z tym tankowaniem. Już wiesz, że zbiornik to tank. Ta nakrętka to gas cap. Jak czapeczka. Cap. Gas cap. Gdyby się tam zgubiła, no to już wiesz, to jest gas cap. A to jest nozu. Raczej nie użyjesz tego słówka, ale jest tak śmieszne, że ci je podaję. Nozu. I jeszcze jedno warte zapamiętania. Stand to stanowisko, na którym tankujesz, bo jeśli zapytają, za które chcesz zapłacić. I'd like to pay for stand 3. Stand 5, please. Też można krócej powiedzieć stand 5, please. To kiedy już chcesz płacić. Czasem jednak stacja benzynowa jest self-serve i mówisz dopiero, kiedy płacisz, a czasem przychodzi miły pan. I temu miłemu panu możemy powiedzieć tak. Please put 30 euro worth in. Please put 30 euro worth in. Do środka. Czyli tankujemy za 30 euro.
Tak sobie wymyśliliśmy. Podajemy ilość pieniędzy. Można 20 liter. Też można. A jeszcze najwygodniej powiedzieć please fill it up. Albo odwrotnie. Fill it up, please. Fill it up. Fill up. Ej, chyba już to dzisiaj było. No właśnie, tankować. Zatankuj do pełna, proszę, please, fill it up. No i co jeszcze może nas spotkać na stacji benzynowej? No kiedy już płacimy za stand five, zawsze coś nam jeszcze zaproponują, czy coś byśmy nie chcieli kupić, z jakiejś promocji nie skorzystać. Jeśli nie, no bo tylko przejazdem, jeśli chcemy zmykać. No, that's it. Thank you. That's it. That's it. Czyli tyle na dziś na stacji i tyle na dziś u nas. Jeśli Ci pomogłam, daj mi kciuka, nie zapomnij subskrybować, bo takich nagrań u nas będzie pod dostatkiem. Naucz się załatwiać swoje sprawy pewnie i swobodnie po angielsku. Do zobaczenia na naszym kanale. Nie zapomnij go subskrybować. Bye!